Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. I tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku, teraz pokażę drugą lokację, którą tutaj udało się odkryć w pobliżu. No oczywiście tutaj też jest dół, na którego fajnie było wskoczyć, ale ta wysokość mnie zabija póki co. Niestety, jeszcze jestem za słaby. Ale przy okazji tutaj jest jeszcze jeden domek, którego w poprzednim odcinku nie pokazałem. Tu jest nasz kolega, połączenie Murzyna z Arabem troszeczkę. No, którego już byłem i właśnie u niego kupiłem hełm z piórkiem. I też ma inne ciekawe przedmioty. Proszę bardzo, zbroje, tarcze. No różne, ciekawe, przydatne w trakcie naszej podróży rzeczy. Ale troszeczkę drogo. Ale widziałem fajną tarczę za 1500, więc jeżeli nie będzie mi aż tak bardzo zależało na kolejnym level upie, no to wtedy zainwestuję w coś nowego, no bo ta jest, umówmy się, troszeczkę kiepska. Zresztą oprócz broni i hełmu nie mam jeszcze nic nowego ponad to, co miałem na samym początku, startując. Ale okej, druga lokacja jest tu. No przy okazji mogę też pokazać z bliska. Klan czempionów, o kurde. Czy zakon? Jak to było dokładnie? No i tutaj też była rzecz do podniesienia, aby ktoś kiedyś grał, fajnie podnieść. Chyba dusza jakaś. No, kamień zwycięzcy. Kamień ci mogę ofiarować. Mam taki? A, nie chcę należeć, nie chcę sobie dodatkowo jeszcze utrudniać. Ej, choć w sumie w poprzednim odcinku nie zginąłem wcale aż tak dużo razy. Ale spokojnie, tutaj teraz gdzie idziemy na pewno zginę. No tam jest kilku takich przeciwników, z których już nawet jeden potrafi mi nieźle napsuć krwi. No jeszcze nie mogę się z nim mierzyć, jak równy z równym, muszę naprawdę się namęczyć. No ale spokojnie, idziemy. Jak to się nazywało? Tak właściwie Heide. Nie wiem jak to przeczytać. No niech ktoś to w końcu wypowie. Czekam na to już. Cały odcinek. Dobra, ale biegniemy po schodach w dół. Tutaj była skrzyneczka. Też warto oczywiście otworzyć. No i kolejny moim zdaniem loading screen. Tak poniekąd. Czyli wrota, na których otwarcie musimy poczekać i za nic nie można zrobić tego wcześniej niż wtedy, kiedy twórcy uznają, że okej. Dobra, kanały. Ja tutaj bałem się szczurów, ale na szczęście szczury się tutaj nie pojawiają. Bo one lubią zatruwać głównych bohaterów. Dwa dziabnięcia, poison i dziękuję bardzo. Ale właśnie, słyszałem, że tutaj będzie otruty napisane. No ale proszę bardzo, wieża płomienia Heide. No już tak to czytajmy. No jak widzicie, przeciwnicy troszeczkę więksi niż zwykłe małe zombiaki. I też bardzo blisko ognisko, które już zapaliłem wcześniej. To jest właśnie to czwarte odkryte przeze mnie. No i też zwróćcie uwagę na piękny, jakby na to nie patrzeć, piękny widoczek, ale graficznie spójrzcie na tą teksturkę w oddali. To jest rozmazany obraz, ale to nie o to chodzi, to ma być malowniczo. Okej, dobra, z tym może być problem, albo nie? Teraz mam nowy miecz? Ej, no parę cięć weszło, powiem wam szczerze, ale też dlatego, że już mniej więcej wiem, jak z nimi trzeba walczyć. Mniej więcej. O, jeszcze dwa cięcie po nim! Jest! Dobra! Też po nim raz mi się udało, poszczęściło mi się i dostałem miecz. Ale zaraz wam go pokażę, ale jest za ciężki i zbyt trudny w obsłudze i moja postać jest jeszcze zbyt słaba, żeby się nim posługiwać. Dobra, więc pokażę, z pudełka wyciągnę. No widzicie, mam tam połamane niektóre. Tak, z tej sekcji chcę wyciągnąć. Stary, wielki miecz rycerski, zabiera 140 aż. Znaczy, no taki ma damage. Dla porównania spójrzmy na inne moje miecze. Ten, który... No nie wiem, 125 ma ten, ten 140. Ale waży 13 kilo. Hardcore. Dobra, ale pokażę wam, jak moja postać się nim w cudzysłowie... w cudzysłowie oczywiście. W cudzysłowie posługuje. Wyposażenie. Może... Nie no, krótki miecz niech zostanie. Sztylecik na chwileczkę w odstawkę. Aktualne cechy nie pozwalają skutecznie używać tego przedmiotu. No, właśnie o tym mówiłem. Jak to wygląda? Uwaga. No tak, w każdym razie wygląda jak Zweihander praktycznie. Przydałoby się, że moja postać miała się nim posługiwać, no ale dobra, no machnięcia są. Ciężkie jak cholera, ale są, ale nie zabierają tak dużo jak powinny. Widzicie taki krzyżyk w mojej prawej ręce, tam gdzie jest ikona przedmiotu z prawą ręką powiązanego. No nie mogę jeszcze niestety, ale z racji tego, że jest ciężki, to odłóżmy go znowu do pudełka przedmiotów. No skoro i tak nie mogę go jeszcze używać, to po co ma mi ciążyć? Więc hop. Aha, nie mogę, bo jest w ekwipunku. Dobra, najpierw go trzeba wyciągnąć.
na start, nie na back. Też kolejna rzecz, która przyjdzie wraz z czasem, czyli wprawa w obsługiwaniu. Tak. Pięknie. Sztylecik na razie nie będziemy wrzucać, ale odłożymy. Ciężki miecz. 14 kilo to nie w kij dmucha. Kurczę, no widzicie, jeszcze troszeczkę błądzę po menu. Dobra, wszystko. No ale zabrijmy dalej, no skoro z tym jednym poszło tak dobrze. A właśnie, kurde, byłem przy ognisku. Świetnie. Ehe, to nie jest fajne, da się tak zapędzić. No ale też, jak się zna dobre uniki i wie się, jakie on ciosy mniej więcej wyprowadza, no to też łatwo unikać. Tu bloczek musi być. No, dobra, wyłuknijmy, póki jest tyłem. Okej, okay. To właściwie już mam na kolejny poziom, prawie. Jak go pokonam teraz? Dobra, tą ręką? Okej. Okay. A, jeszcze jedno. No, skacz do niego! Przed po mnie! Nie! Po bloczek przed! Ale nie do końca. Na szczęście nie będę miał daleko, żeby odbić to, co zostało. Mam nadzieję, że mnie nie sklepie, ej! Trzeba będzie go ładnie wyminąć jakoś na początku, a później go złoić dopiero. I cofniemy się do babki po ulepszenie. No bo tu trudno, później się podróżuje, mając duży bagaż dusz, bo wiadomo, że każda śmierć to jest problem, bo trzeba iść po to i odzyskać, a jak się nie odzyska, no to dusze idą w cholerę i to jest wtedy najsmutniejszy moment w całym Dark Souls. Dobra, prawie mi sięgnął. Aj, tam rozpędzony poleciał. Ale jednego z tych dużych, bo to nie jest oczywiście jedyny. Oj, shit. Też udało mi się zrzucić w przepaść, to miałem mówić. Oj, postać się zachwiała. Na szczęście, dobra, dystans jest odpowiedni, więc można wykonać skok, tak jest. A! Dobra, beton. Delikatny dystans. Zwiększymy go sprintem. To nie jest fajne miejsce. Na walkę można łatwo spaść, ale on też może. Dobra. Widzicie, cały czas te same cięcia wykonuje. Czasami tylko delikatne zmiany. Ale jeżeli się pamięta o tym, żeby robić unik w lewo przy pierwszym cięciu, no to później idzie go też wyciąć parę razy. Wyprowadzić odpowiednią kontrę. No i po nim. Ile to właśnie? 400 równo. No dobra, podejmujemy jeszcze jednego przeciwnika po dobrego pokroju, tylko ten ma wielką maczugę. Z tym może być ciężko. O, szysz! Ej, chill. O kurde. To poszło do dupy. Kompletnie do dupy. Dołożyłem dzisiaj już dwie śmierci do mojego stanu konta. Ostatnio wynosił 28. Fuck. A gram ile? Może już drugą godzinę, tak w sumie? O, ładnie. Na strzały też podniosłem, ale nie znalazłem jeszcze łuku, a to też będzie przydatne przynajmniej tak długo, póki nie mam żadnych fajnych zaklęć ofensywnych działających na dystans. No, nie musi być to dystans duży, bo rzucanie kulą ognia też jest fajne. Ale dobra, wybaczcie, tego trzeba znowu wyminąć, bo po pierwsze odzyskać. Później można się bawić. Ewentualnie, ale dobra, teraz już lepiej nie, bo mam dwóch na karku, więc podejdźmy do ogniska lepiej. Tak będzie bezpieczniej. You know, for protection. Tak dla bezpieczeństwa. For safety. No i on teraz wrócił na swoją domyślną pozycję, nie będzie mnie tutaj teraz ścigał. Dobra, podróż do Majuli. No i raczej, na tym się troszeczkę czasu traci, a z drugiej strony właśnie nie traci. Jakby można było ulepszać postać przy każdym ognisku, to nie trzeba by się było przenosić za każdym razem do Majuli, ale to, że można z każdego ogniska się przenieść, a jeszcze tak umówmy się, że te ogniska nie są aż tak bardzo daleko od siebie oddalone, przynajmniej nie te, które ja znalazłem do tej pory. I to właśnie skraca czas, więc tak troszeczkę taki miecz obosieczny. Trzeba wykonać dużo tych podróży, ale nie są długie i męczące. No loading screen, podczas którego można się dowiedzieć czegoś ciekawego. Tak, tylko ona już mówi teraz w kółku to samo. Mam nadzieję, że kiedy pokonam wreszcie pierwszego bossa, to zmieni gadkę. Nowy poziom poproszę, maleńka. Ja z szacunkiem do tej pani. Trzeba się odnosić. No kurczę, jestem za słaby na posługiwanie się tamtym ciężkim mieczem, no to może tutaj? Ha. Co daje adaptacja? Podnosi różne atrybuty dla zapewnienia przetrwania, zwiększa zwinność oraz różne odporności. Zwinność powiadacie. Oczywiście, można. Czemu by nie?
mam nadzieję, że wreszcie w tym odcinku może nie, no w tym odcinku raczej pewnie też nie, ale że stracę już niedługo bycie pustym, że odzyskam swoje człowieczeństwo. No i wtedy będę już z pełnym paskiem zdrowia biegał, bo tak z połową to co chwilę muszę go uzupełniać. No jedna czy dwie buły i beton. I trzeba już się posilać napojem, albo ewentualnie zjeść kamień. A jak widzicie, nie idziemy już do tych olbrzymów, mimo tego, że tam można delikatnie zarobić. Ale ja to mogę, takie zarabianie mogę robić poza odcinkiem. Teraz udajmy się tam, gdzie powinniśmy, czyli do Krainy Upadłych Olbrzymów. Bo tam jest przejście wewnątrz, też do wewnątrz zamku. I tam są też ciężcy bardzo przeciwnicy. Na początku to jest zwykłe zombiaki, ale później już odziani w zbroję i chciałbym zobaczyć, co tam jest dalej. No bo kiedy gram sam, naprawdę wstrzymuję się z jakimiś takimi większymi podróżami, takimi naprawdę większymi. Jeżeli wiem, że za zakrętem czai się boss i wiem, że to może być cutscenka, to wolę ją nagrać dla was, po prostu. Że mimo tego, że nie pokazuję każdego fragmentu, żeby pokazać chociaż te najważniejsze, te najbardziej znaczące. No i te najlepsze też, bo cutscenki, no, pierwsza klasa. A nie, Knieja, dobra. Nie wiem, czy ja powiedziałem Kraina wcześniej. Może przypadkiem... Aaaa, no i widzicie, i dobra. I już wiem, że zaliczę tutaj ognisko. Bo niepotrzebnie straciłem ten fragmencik zdrowia. Keynote życia. No, w sumie może by było zaraz odnowić, ale nie. Wolę sobie podejść tutaj bezproblemowo. Po prostu stłuc ich powtórnie, ale już z pełnym zdrowiem. No i tylko starczy wyjść. Oni się zrespawnowali. No inaczej, tak można farmować. Jeżeli jesteśmy w lokacji, gdzie można dużo zarobić i nie mamy problemów z pokonaniem przeciwników, to czemu by... Nie, po prostu. Backstab? Aaaa, zacny! Z ucięciem główki praktycznie, jeżeli można by było tutaj przeciwników dekapitować oczywiście. Dobra, skok. Dobra, jednym skokiem można położyć już zombiaka na glebę zupełnie. Ej, ten zawsze daje ten klejnot życia? To zaraz chyba poleje do ogniska znowu. Ale nie, spokojnie. Ale skoro można jednym takim skokiem, jednym susem pokonać przeciwnika, no to będę tego używał częściej. Ale nie wszystkich, jak widać. Albo też broń po prostu niszczeje w trakcie używania. I zadaje mniejsze obrażenia. Oj, trafił mnie, no co za menda. Ja już chciałem z pełnym zdrowiem tam wejść. I przychodzić zobaczyć, czy jestem błędny rycerz. Ale dobra, wiecie, no kurde. Shit. Z tymi sobie na górze damy radę. Jeżeli wejdziemy odpowiednio szybko. Tup. Come on. Nie ma czasu na Snake Eatera. To jest motyw, który lubię puszczać. O, rzecz fucking! Shit. Nie, dobra, wiecie co, jednak skrupulatnie każdego przeciwnika trzeba wyciąć po drodze, bo później naprawdę robią się problemy. Ale nie jesteśmy daleko. No moje szczęście. Hak? Hak zakrywający dłoń. Z założenia nie jest bronią, ale jest na tyle ostry, iż może przeciąć skórę wroga. Wow! Ale nie chcę im przecinać skóry, ja bym wolał ich zabijać, no to nie wiem czy... A tak przecinając skórę można to dokonać szybko, a na tym mi też zależy. Gdy ja ich pokonuję szybko, to oni szybko przestają być zagrożeniem. Tak po prostu. Najprostsze słowa to ujmując. Dobra, dead one. Dead two. Dead three. I to jeszcze powinien ten zostać. Dobra, jeden bloczek i blackstep. Ah, żebym teraz strzały w plec nie zgarnął. Dobra, to my jeden z prawej, łucznik i tam jeszcze niżej schowany jeden, ale tamtego nie będziemy uruchamiać. Póki co zajmiemy się tym. Jaki to ma czas ze spędu? Spoko, może być. Unik, tam strzała ci pewnie poleci zaraz. Dokładnie. Okej, okay, duży zasięg tego miecza. No to już nie jest krótki, zwyczajny, pospolity mieczyk. I w sumie nie taki pospolity, bo dobre półtorej godziny biegałem ze sztyletem. Ale szybkie cięcie też mają coś do siebie. Nie, ale fajnie by było teraz znaleźć Swajhandera i ulepszyć postać na tyle, żeby móc w jedną ręką, znaczy jedną ręką się posługiwać dwuręcznym mieczem, bo to zrobiłem w Dark Souls jedynce i wyszło mi to na dobre. Bo potrafiłem grupę przeciwników jednym, znaczy grupę słabych przeciwników oczywiście, ale wyciąć jednym ciosem. Dobra, tu backstep nie wyszedł, ale nie musiał w sumie. Oj, shit. No, ej, póki co takie delikatne pro z mojej strony. Ej, fuck, zapomniałem, że to trzeba podnieść. A ja bym je złoili? To tyle duszyczek by poszło w cholerę. Dobra, klej... No to dobrze, gość ma streeta. Ja widzicie, rycerz nie wrócił. Czyli może jakaś licząca się postać dla fabuły? Ej, cholera. Ja należę do przecież zakonu tych błękitnych rycerzy. Może ja powinienem go zostawić w spokoju. Shit.
Ej, nie wiem, czy twórcy liczyli, że ja tutaj dotrę z pochodnią, czy to po prostu są kości w jakimś koszyczku. Zresztą nieważne, chciałem pokazać wejście do pałacu, bo wejście do pałacu jest tutaj. Wystają z niego korzenie, no i też staje koleś. Uruchomił się, ale na szczęście spoko. Z tym mieczem nie ma problemów. Tylko dalej boli brak pochodni. Jeszcze jak na złość ten ognik w prawym górnym rożniku pokazuje, że gra się zapisała, nie dając niestety w ogóle światła. Ja widzicie, to jest zombiak tam w dole. W sumie może było do niego wskoczyć, ale nie, bo tutaj za zakrętem czai się też kolejny. Więc może najpierw zacznijmy od niego. Ej, mam fajny miecz do wycinania w wąskich korytarzach, bo on wykonuje takie pionowe cięcia w jedną i drugą stronę, góra-dół, więc kurde, dobra, zacnie. Wyciągnijmy ich tutaj. A może skokiem? O kurde, akurat w niego musiałem się wbić. No, blokuj, blokuj. Dobra. Estus Flask. Bo tam się czai troszeczkę większy przeciwnik. Już ma zbroję na sobie. A, i tutaj za szafą też był przedmiot. Więc jakby ktoś oglądał czyjś let's play i widział, że ktoś tutaj ominął, to proszę mówić i głosić dobrą nowinę, tam znajduje się przedmiot. Ale dobra, idziemy. Co pan już ruszył? Ruszył, oczywiście, że ruszył. Mam miecz dwuręczny, jak widać. Ej, moment, czy ja widziałem pioruny? Takie delikatne wyładowania elektryczne, kiedy go biłem. Ej, to może ten... To jest magiczny miecz. Ej, kurde, stop. Muszę wejść. No znowu mi się myli, no. Wejść w ekwipunek. I doczytać informacje na temat tego miecza. Momencik. Wybaczcie, ale to jest naprawdę ważne. Prosty miecz pochodzący z Hyde. Specjalny stop czyni go bardzo trwałym. No to mnie bardzo cieszy. Skład stopu, z którego wykuwa się te miecze, cały czas pozostaje tajemnicą. Ale w Jungelic próbowano go skopiować i tak powstała stal braddeńska. Nie miałem jeszcze do czynienia ze stalą braddeńską, ale fajnie, że mam coś, na czym była wzorowana. Kurde, mimo to, że jest trwały, to wygląda troszeczkę nawet zardzewiały. Nie wiem, może ten rycerz miał go już wieczność i postanowił sobie odpocząć po tej wieczności pod drzewkiem, a ja go zabiłem. Nie, to jest czasami naprawdę takie niby prozaiczne czynności, jak zabicie jakiegoś przeciwnika, mogą wpływać delikatnie na późniejszy rozwój wypadków. Dalej nie opanowałem, czy tutaj się wchodzi jakoś, a może wskoczyć? No. Niestety. Nie no, inaczej, ja bym miał tutaj wejść, to byłaby odpowiednia ikona. Kurde, nie! Nie ten klawisz. No i jesteśmy bez estusów. Niestety. Dobra, tu ktoś będzie? Nie, nikogo. Fajnie. Ale taka wnęka, aby ktoś się miał tam chować. Ale dobra, z łucznikiem damy sobie radę. Ej, już poważne zbroje panowie zaczynają przywdziewać, widzę. Już kolorystycznie dopasowane. Takie zielone. Chyba, że po prostu wyszliśmy na słońce i to troszeczkę mnie zmieniło. Ej, wo! Ziomek! Nie wiem, czym ty rzucasz, ale nie podobało mi się. Bomby, tak? Ej, chciałbym twój miecz. Wygląda fajnie, no musimy go zostawić po sobie. W spadku, albo chociażby, nie wiem, hełm, zbroję. Dobra, to jest fajny przedmiot. Jak widzicie, właśnie to, że tam przedmiot jest niepodniesiony, świadczy o tym, że tu jeszcze nie byłem, po prostu. Więc teraz tylko delikatnie i ostrożnie będziemy się przemieszczać do przodu. Zwłaszcza, że nie mamy już estusów. Kurde, no ale oceniając, starając się oszacować dystans między ogniskiem a ogniskiem, to już tutaj niedługo powinno być następne, ale może być też tutaj boss po prostu, który stanie mi na drodze. Dobra, brak estusów, zmieńmy sobie na klejnot życia. Nie no, puklerza nie będę sprawdzał, na pewno jest gorszy od tej tarczy, którą mam. No myślałem, że to jest smog, na szczęście to tylko kawałek korzenia. Ale dobra, jesteśmy na murze, pniemy się coraz wyżej. Jakiś niecny łucznik, gdzieś coś. Drzwi, mam nadzieję, że otwarte. To właściwie wrota, bo tam klamek nie widziałem. Shit. Podnosisz się, czy będziesz chciał atakować? Tak, będziesz chciał. Halabarda! Ej, ja uwielbiam halabardy! W Dark Souls 1 cały czas biegałem z halabardą, jeżeli tylko oczywiście takową miałem. Oczywiście na samym początku nie. Na samym początku był Zweihander, a później właśnie halabarda! Połączenie dystansu z mocą. Kurde, no nie zostawił nic. Dobra, co tutaj? Urna magii? He? Jak urna magii? Przepraszam bardzo. Kolejna rzecz, którą trzeba sprawdzić. Podniosłem ich 5. Tutaj wybucha i zadaje obrażenia magiczne. Ej, czyli taki magiczny granat. Powiedzmy plasma grenade, jeżeli mamy się terminologią z Halo Reach, albo czy tam Halo 4 posługiwać. Są dwa rodzaje granatów. Zresztą no teraz już więcej oczywiście w Halo. No ale zawsze były fragowe i plazmowe. No teraz już są jakieś tam, nie wiem, spajki, nie spajki. Różne dziwne. Ale dobra, ja tu gadu, ale postać popycha drzwi.
Jest ognisko, czyli dobrze oszacowałem, ale. Stop, stop, stop. Co to jest tam z lewej? No nieważne, najpierw odpalmy ognisko. Będziemy bezpieczni. Ognisko rozpalone. Bonfire lit. Tak, odpocznijmy, uzupełnijmy z flaski. Tak, dostanie zaklęć. No brak zaklęć, no niestety. Spalić mogę, może wreszcie kukłennie mogę nadal. Podróż. I mądre, widzicie, to jest drugie ognisko z kniei upadłych olbrzymów. W dalszym ciągu z mocą 1. Ej, dobra, co to jest? Co to jest? Kto to jest? Ej, to jest jakiś podróżnik. On coś pewnie będzie mógł mi, nie wiem, sprzedać. Albo będę mógł ja, jemu coś sprzedać. Nie, on dokładnie. Kup coś, cokolwiek. Okej. Kobieta. No dobra, kupmy coś. O, ręczny topór. Pałka. Cestus. Co to jest właściwie? Broń służąca. Broń! Rękawice. A zbroja może jakaś? Płaszcz wędrownego handlarza i cały asortyment rzeczy. Wszystkie dla wędrownego handlarza właśnie. Czyli zestaw po prostu. Okej, jakieś przydatne przedmioty. O kurde. Kukły do... Klucz! Otwieraj kuźnię. Tak jest! Dobra, mam akurat tyle dusz. Świetnie się składa. Przy okazji zobaczymy od razu, jak tam kuźnia wygląda jeszcze w tym odcinku na sam koniec. Cholera, miała też zaklęcia. Nie wiem, co... Ej, leczenie. Miracle. Trzeba mieć 12 w wierze, a ja mam chyba 6. Tutaj trzeba mieć 10 w inteligencji, żeby użyć strzały dusz, a ja mam chyba... Ile? Ja mam 6 też. A, po prawej stronie, sorry. Nie zauważyłem. Inaczej, tego nie było w Dark Souls 1, więc nawet nie szukałem tego wzrokiem. Skupiłem się na cenie, nie na statystykach. Ej, dobra, no to... Już wiemy, gdzie będziemy dokładać przy ulepszeniach. No i jeszcze oczywiście też... w ilość miejsc, bo przydałoby się posiadać i magiczną strzałę, znaczy no, strzałę dusz i leczenie. Wtedy plus estusy, no i mogłem się naprawdę na długie eskapady wypuszczać. No, ale okej, idziemy otworzyć tą kuźnię. No, ja widzicie, trzeba sprawdzać. Mimo tego, że czasami po prostu no, nie mamy zamiaru niczego kupować, to można po prostu zaglądać, bo mają przedmioty, które są ważne dla samej fabuły. I dla rozwoju wypadków. No dobra, oczywiście od razu sprawdzimy Majuli, otwartą kuźnię. Fajnie, bo ej, mam przecież jedną sztabkę tytanitu. Może od razu będę mógł ulepszyć broń. Nie wiem, czy ten miecz, czy czekać na coś lepszego? Zobaczymy. Sztabki jeszcze na pewno znajdę po drodze. Nie raz, nie dwa i nie 20, bo już nie aż tak dużo. Chyba, że znajdę przeciwników, którzy respawnują właśnie te przedmioty. Dark Souls były to ślimaki. Jak się tłukło często, gęsto ślimaki w połączeniu z odpowiednią kombinacją przedmiotów zwiększających prawdopodobieństwo zrzutu jakiegoś przedmiotu, to wtedy można było się tam ładnie obłowić. Ale okej, okay, idziemy otworzyć mu wrota. Może pogadam z nim, że mam klucz. Może coś ciekawego powie. Tak, 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 dobra. No mam ten klucz. Lenigrast. Tak się pan nazywa. Jak jakiś krasnal z Władcy Pierścieni. A yes, very good. No bardzo świetnie, możesz tam wejść i... No właśnie, zabrać się do roboty wreszcie. Aha, come back later. Czy podróż... szybką podróżą z ogniska do ogniska wystarczy? Żebyś zdążył się tutaj już zadomowić na dobre? Nie, właśnie, moment. Nie, później sprawdziłem, nic tam nie było. Ale dobra, to w sumie, skoro on później dopiero... ma zamiar tam się... rozłożyć ze swoim całym majdankiem, no to dobra, to wiecie co? To wrócimy tylko tam, gdzie byliśmy przed chwilą i skończymy ten odcinek, a podróż w głąb kniei upadłych olbrzymów będziemy kontynuować, kochani, w następnym odcinku. To ja się w tym momencie z wami żegnam, to trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!